naszych zbiorach znajdują się bardzo specjalistyczne kolekcje, między innymi na przykład zbiór sztuki medalierskiej, zbiór broni, zbiór rzemiosła artystycznego, mebli. Żadne z nich nie zasługuje na tak wielkie miejsce, jak właśnie zbiory działu teatru, bo tak do tej pory on funkcjonował. Czyli dzisiaj ten oddział, prawie autonomiczny, jest tylko efektem pokazania kolekcji, którą żeśmy posiadali. Jest to Muzeum Teatru, które mówi o wielu teatrach wrocławskich, a więc patronem jest Henryk Tomaszewski z dużą ilością oczywiście zdjęć, nagrań, strojów, które są związane z wrocławskim teatrem pantomimy. Ponieważ jakość mówienia jest tak niska, to no, pani Małgorzata Bruder znalazła taki złoty środek, że no, drobny kącik taki, żeby pokazać trochę, jak ta mowa też w tym funkcjonuje. Ma być interaktywna, czyli to jest interaktywny ekran, tak jak całe zresztą muzeum. Trzeba usiąść przy mikrofonie, usłyszeć, jak się na przykład jakieś zdanie wypowiada, paszczodźwięk w moim wydaniu, i później można je powtórzyć. Jeżeli nam się powtórzenie spodoba, to możemy wysłać do znajomych albo mailem, albo SMS-em. To będziemy rozbudowywać oczywiście. Będą inne ćwiczenia, będą jakieś zbitki językowe, będę zapraszał raz w miesiącu jakichś znanych ludzi, dobrze mówiących w języku polskim na spotkania z młodzieżą. Sam będę raz na pewno w miesiącu uczestniczył też w warsztatach, żeby pokazywać, że mowa polska jest fajna, że jest rozwijająca się i że naprawdę nie trzeba faflunić i bełkotać, że można mówić dobrze, również nie nudząc. Tak naprawdę jest to spotkanie z magią wrocławskiego teatru, z osobami, które tworzyły, z mistrzami, ale i aktorami, które pisały tą piękną kartę wrocławskiego teatru, ale również z innymi artystami, jak chociażby fotografie Stefana Arczyńskiego, czy wspaniały zbiór profesora Deglera. Myślę, że ta różnorodność oferty tego miejsca będzie przyciągać wrocławian i turystów.